Marta Kotarba, seminarium magisterskie, analizowanie danych. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu seminaryjnym w takiej niecodziennej formie. Będziemy kontynuować wątek analizowania danych, który rozpoczęliśmy na poprzednim spotkaniu. Będziemy skupiać się na analizie danych jakościowych, dlatego podczas dzisiejszego spotkania przypomnę, czym są badania jakościowe, jakie są podejścia w badaniach jakościowych, dlaczego tak ważne jest to, żebyście Państwo przeprowadzili prawidłową operacjonalizację kategorii analitycznych, którymi się posługujecie, prowadząc analizy, i skupię się na tym, jak można materiał analizowany porządkować i według jakich perspektyw badawczo-analitycznych opisywać uzyskane wyniki. Kontynuujemy temat analizowania danych, który rozpoczęliśmy na naszym poprzednim spotkaniu. Ale zanim wejdziemy głębiej w te kwestie, chciałabym przypomnieć, że w projekcie badań własnych konieczne jest zdefiniowanie, czym są badania jakościowe. To pojęcie badania jakościowe było przez długi czas używane w taki dość specyficzny sposób, jako wskazanie alternatywy dla badań ilościowych. Pojęcie badania jakościowe powstało na fali krytyki badań ilościowych, która nasiliła się zwłaszcza w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te badania jakościowe mają jednak dość długą historię w wielu dyscyplinach, w których badania społeczne jako takie były początkowo prowadzone w sposób, który dzisiaj określilibyśmy mianem jakościowego. W miarę rozwoju badań jakościowych znaczenie tego pojęcia stawało się coraz bardziej precyzyjne, więc obecnie nie jest już ono definiowane przez negację, czyli nie myślimy o tym w ten sposób, że badania jakościowe to są badania nieilościowe czy też niestandaryzowane, dlatego że badania jakościowe mają już pewien zespół swoich własnych cech. Co to za cechy? Przede wszystkim badania jakościowe używają tekstu zamiast liczb jako materiału empirycznego, czyli badacz jakościowy pracuje głównie z tekstem. Czy to będą notatki terenowe, czy to będą kody przypisane materiałowi wizualnemu, czy to będzie zapis konwersacji, analiza konwersacyjna, nie ma to znaczenia. Ważne jest, że tym, z czym obcuje badacz jakościowy, jest tekst, a nie liczba. Co więcej, badania jakościowe wychodzą od koncepcji takiego społecznego tworzenia badanych rzeczywistości. Starają się skupiać na punkcie widzenia uczestników badania, ich codziennych praktykach, podejmowanych działaniach, tego jak oni widzą i rozumieją siebie oraz otaczający świat. I badacz jakościowy próbuje lepiej poznać, głębiej zrozumieć to, czym się zajmuje, co bada, co jest jego przedmiotem zainteresowania. W związku z tym oczywiście stosowane metody również muszą być tutaj właściwie dobrane i te metody powinny mieć dość otwarty charakter, aby umożliwiać nam faktyczne rozumienie procesu, który analizujemy, czy relacji, czy takie rozumienie danego skrawka tej rzeczywistości, którą badamy. Odczytam teraz definicję, czym jest badanie jakościowe, według Normana Denzina i Iwony Lincoln. Oni proponują taką dość ogólną, ale trafną definicję badań jakościowych. Badanie jakościowe jest usytuowaną aktywnością, która umieszcza obserwatora w świecie. Składa się z zespołu interpretatywnych, materialnych praktyk,
które czynią świat widzialnym. Praktyki te przekształcają świat, przeobrażają go w serię reprezentacji, takich jak notatki terenowe, wywiady, rozmowy, fotografie, rysunki, nagrania i własne uwagi. Na tym poziomie badanie jakościowe to interpretatywne, naturalistyczne podejście do świata. Oznacza to, że badacze jakościowi badają rzeczy w ich naturalnym środowisku, próbując nadać sens lub interpretować zjawiska przy użyciu terminów, którymi posługują się badani ludzie. Do literatury, którą się posługuję w trakcie wykładu, macie Państwo pod filmem. Zachęcam, żeby tam zajrzeć, dlatego że bardzo jest ważne, abyście Państwo nie zapomnieli o tym scharakteryzowaniu podejścia jakościowego jako tego, którym się posługujecie w swoich badaniach. Proszę pamiętać, że te badania jakościowe mają długą historię. Chociaż sam termin badanie jakościowe jest wykorzystywany jako ogólna nazwa dla szeregu podejść badawczych w naukach społecznych. Jeszcze dzisiaj o tym będziemy mówić w trakcie wykładu. To podejście jakościowe czasem można też określić jako podejście hermeneutyczne, rekonstrukcyjne czy też interpretatywne. To, co jest ważne i chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, to, że w obrębie badań jakościowych istnieją różne programy badawcze. Dlatego tak ważne jest, żeby dokładnie, precyzyjnie scharakteryzować Wasz program badawczy. W obrębie badań jakościowych te różne programy badawcze w odmienny sposób podchodzą do samej istoty badania. Można badać to samo, ale jeśli chodzi o badaczy jakościowych, oni mogą przyjąć bardzo różne strategie, wybrać różne metody i trochę z innym zapleczem teoretycznym przystąpić do badania. Takim przykładem dobrym są tutaj badania z nurtu teorii ugruntowanej oraz analiza dyskursu, które mają różne zainteresowania badawcze, różne założenia metodologiczne, ale oba stanowią ważne odmiany badań jakościowych. A teraz przechodzimy już do głównego tematu naszego spotkania, czyli do kwestii analizowania danych. Jeśli chodzi o analizę danych, to tutaj istotą tych analiz jest próba uchwycenia coraz wyraźniej czynników, które ułożą pozorny bezład danych w pewien schemat posiadający znaczenie. Zbierając dane, w naszym wypadku kodując rysunki, opisując wskaźniki na skalach, zaraz też do tego przejdziemy, przypomnę Państwu, o co chodzi. Mamy pewien zespół różnych danych, które mogą początkowo wydawać się takie dość chaotyczne, dość bezładne, ale prowadząc tą analizę, chodzi właśnie o to, żeby z tych różnych danych wyciągnąć pewne znaczenie czy pewien sens. I to nie jest tak, że jakoś poszukujemy tego po omacku. Mamy pewne narzędzia, które mogą nam w tym pomóc. I też dzisiaj o tym Państwu powiem. Zanim jednak przejdziemy do takiego szczegółowego omawiania tych narzędzi, które Państwo mogą wykorzystać, analizując dane, to chciałabym uczulić Państwa na to, że to, do czego zmierzamy, prowadząc te analizy, to jest taka próba stworzenia pewnej mapy,
która pokazuje indywidualne przypadki, ale również pokazuje, jak te przypadki w tej puli są ze sobą powiązane. Co je łączy, czy je coś łączy, co jakby jest takie szczególne w tej analizowanej puli przypadków, co się powtarza, co właśnie jakoś nam tutaj nie pojawia się w tej puli zebranych danych. Więc tworzymy taką swoistą mapę, która później ma również pomóc czytelnikowi Państwa pracy w takim przejściu przez te dane. To nie jest tak, że te pierwsze notatki analityczne, które robimy, kiedy kodujemy rysunki dzieci, opisujemy wskaźniki, to już jest wynik badania. To, do czego Państwo dążą, to jest stworzenie takiej właśnie mapy powiązanych ze sobą informacji, które pokazują pewien kierunek, gdzie mamy faktycznie wyciągnięte jakieś wnioski. Kiedy budujemy taką mapę i tworzymy te różne sieci powiązań pomiędzy danymi, które uzyskaliśmy w toku badania, to możemy tutaj wykorzystać takie dwa podejścia, które w pewnym sensie wyznaczają nam taką procedurę postępowania. To jest podejście indukcyjne oraz podejście dedukcyjne. W podejściu indukcyjnym, które również nazywamy konstruktywnym czy też generatywnym, badacz odkrywa powtarzalne zjawiska w tym zebranym materiale, wyszukuje powtarzalne relacje pomiędzy tymi wskaźnikami i zjawiskami. Robocze hipotezy są poddawane takiej bieżącej modyfikacji. One są stale ulepszane w następnej fazie prac i to jest tak, że tak kawałek po kawałku indukcyjnie ujawnia się pewna właśnie mapa tych powiązań. Czyli kolejne analizowane dane wyznaczają kierunek tej analizy. Z tymi badaniami indukcyjnymi jest tak, że pokazujemy w tej analizie, że niektóre rzeczy zdarzają się tylko wtedy, gdy pojawia się jakiś czynnik. Albo pokazujemy jakieś powiązania pomiędzy zjawiskami czy pomiędzy jakimiś grupami zjawisk. I dopiero taka próba wejścia w dialog z tymi danymi pomaga nam właśnie otrzymać tą mapę przyczynową, mapę różnego rodzaju powiązań. Czyli ta mapa poniekąd tak wyłania się z tego analizowanego materiału. Nie przystępujemy z gotową konceptualizacją, z gotową mapą do analizowania danych. W strategii dedukcyjnej, którą czasem nazywa się pojęciową czy też enumeratywną, badacz posiada pewne wstępne pojęcia i twierdzenia i to je poddaje weryfikacji lub obserwacji. Te jednostki analizy są wcześniej poddane operacjonalizacji i następnie odnosimy te różne jednostki do całości zgromadzonych danych. Czyli tutaj badacz dedukcyjny rozpoczyna te badanie z taką wstępną siecią przyczynową, zaś badacz indukcyjny kończy ze wstępną siecią przyczynową. Czasami mówi się o tych podejściach, że mamy teorię wpierw i teorię potem.
W każdym z podejść początkowa wersja jest poprawiana i poddawana doskonaleniu przez odnoszenie jej do tych właściwości, z którymi obcujemy w toku analizy. A więc generalnie w końcowej fazie gromadzenia danych obydwa rodzaje badaczy kończą w tym samym punkcie. Są w tym samym punkcie. Obaj tworzą tą mapę przyczyn i powiązań. Tyle tylko, że konceptualista posiada taką wersję, powiedziałabym, zminimalizowaną, zaś konstruktywista, który tak indukcyjnie z tym materiałem pracuje, posiada taki model rozbudowany. Tak więc nie jest tak, że te dwa podejścia się wykluczają, bo generalnie na różnych etapach badania możemy z nich korzystać tak, jak czujemy, że w danym momencie jest właściwie. Te badania indukcyjne no, mają bardziej otwarty charakter niż dedukcyjne, dlatego my w pracy dyplomowej no, mamy tą operacjonalizację tych naszych wartości. Chcemy się posługiwać różnego rodzaju wskaźnikami i je jakoś wyskalować. Natomiast idąc dalej w tą analizę treściową rysunku, no jesteśmy bardziej w tym podejściu indukcyjnym, dlatego że tutaj właśnie odkrywamy ten sens w strumieniu doświadczenia, wyszukujemy jakieś powtarzające się elementy i trochę nam się ta interpretacja i pewien sens wyłania z tego materiału. Tak do zastanowienia bardzo ważne jest to, czego my szukamy w tych danych, tak? Bo w badaniach jakościowych jest tak, że to, co się znajdzie w wyniku poszukiwania, no to zależy głównie od tego, co staramy się znaleźć i gdzie tak naprawdę zamierzamy szukać. W każdym wypadku, czy to jest strategia indukcyjna, czy też dedukcyjna, rozpoczynamy jednak od pewnej określonej idei, myśli, czy pytania. I dlatego ja prosiłam Państwa w naszej wirtualnej klasie, żebyście w taki syntetyczny sposób zapisali, co jest celem badania, co jest przedmiotem tego badania. I teraz w toku takiej początkowej analizy dokonujemy wstępnej próby określenia, jak pewne rzeczy do siebie pasują, jaki mają charakter, czyli szukamy w taki dosyć otwarty sposób różnego rodzaju elementów. Nie szukamy w tych danych czegoś, czego tam nie ma, czyli na siłę od razu nie przypisujemy jakichś kodów czy pewnej ramy pojęciowej temu materiałowi. Zawsze musimy też mieć z tyłu głowy takie pytania, na ile sprawdzam jakąś perspektywę teoretyczną i odnoszę ją do zgromadzonych danych. Na przykład w naszym przypadku jest tak, że Państwo pisząc teorię posługujecie się różnego rodzaju też ramami pojęciowymi, różnego rodzaju teoriami. Opisujemy między innymi rozwój rysunku i możemy sprawdzić, czy rysunek, który dostaliśmy do analizy, no jest normatywny, tak? Jest dla tego wieku charakterystyczny. Ale też bardzo ważne jest takie zatrzymanie się na pytaniu, na ile pozwalam tym danym, które analizuję, na rozbudowywanie oraz poszerzanie tych moich pomysłów, czyli na ile ja faktycznie obcuję z tymi danymi i zaczynam je rozumieć. Tak jak Państwu mówiłam, początkujący badacze no, potrzebują tej operacjonalizacji. Mamy tam różne kategorie analityczne przyjęte w naszych badaniach i do tych kategorii analitycznych niezbędne są wskaźniki. To jest bardzo ważne, żeby
opisać tą procedurę analityczną i pokazać, jak ta analiza przebiegała. Mamy na dysku wstępny arkusz do analizy. Ja zachęcam do tego, żeby go dostosować do swoich potrzeb, czy też rozbudować. Ja też Państwu w wirtualnej klasie udostępniłam taki arkusz do analizy rysunków osób dorosłych i tam też Państwo mogą zobaczyć, jakie kategorie analityczne są przyjęte i jak one są wywskaźnikowane. Przypominam, o co chodzi z tymi wskaźnikami. Kategorie, czyli na przykład to, jak wyglądają włosy na rysunku, czy to, jak rozmieszczona jest ta rodzina, czy w ogóle jak zajęta jest przestrzeń na kartce, czy na przykład kategoria związana z wyglądem głowy. Te kategorie musimy przetłumaczyć na wskaźniki. I wskaźnik to jest coś takiego, co najogólniej mówiąc może być poddane skalowaniu. Czyli możemy jakoś cechy danego wskaźnika przedstawić na skali. Na przykład, prawda, wysokie, średnie, niskie. Małe, duże. Grube, chude. I tak dalej. Tam też w tych materiałach, które ja Państwu udostępniłam, są bardzo dokładnie te wskaźniki omówione. I jak już mamy te wskaźniki, czyli to coś, co może być poddane skalowaniu, no to zaczynamy szacować te wskaźniki, już obcując z tym materiałem, który Państwo zgromadzili w toku badania, czyli no, obcując z rysunkami dzieci. Po co nam te wskaźniki? One są naprawdę istotne, więc ja zachęcam do tego, żeby chwilę temu poświęcić. Nie tylko zobaczyć, co jest już dostępne i to powielić, tylko z takim zrozumieniem podejść do tych wskaźników i dokładnie je przejrzeć, zapoznać się też z tym materiałem dodatkowym, który Państwu udostępniłam i przemyśleć dokładnie tę sprawę. Wskaźniki pomagają analizować i porządkować zgromadzony materiał, pomagają ustalać, jaki poziom danego wskaźnika zawiera analizowany przypadek. Pomagają również łączyć pary wskaźników, które współwystępują czy współzmieniają się. To jest na przykład stale razem się pojawiają w analizowanym przypadku, czy które przejawiają pewien rodzaj powiązania. Na przykład zwiększenie jednego wskaźnika powoduje zmniejszenie drugiego. I wskaźniki pomagają szkicować właśnie tą mapę sieci przyczynowych, tą mapę powiązań, zarówno dla danego przypadku, jak i dla grupy przypadków, tak? Czyli to pomaga nam później w takim porównywaniu przypadków, a nawet w porównywaniu grup przypadków, gdybyśmy chcieli i mieli możliwość jakby pójść o krok dalej. Analizując dane, możecie Państwo stworzyć sobie różnego rodzaju zbiory, które potem posłużą do takiego naprawdę szczegółowego opisania wyników badań własnych. Taka matryca opisowa, o której będę teraz mówić, uporządkowana ze względu na przypadki, jest zwykle podstawowym krokiem w rozumieniu tego, co się dzieje w tym zgromadzonym przez Państwa materiale. Czyli to, od czego zaczynamy, to jest analiza pojedynczego przypadku. I tutaj już trochę zaczęliśmy ćwiczyć w naszej wirtualnej klasie,
Ja sukcesywnie będę sprawdzać te Państwa wprawki w analizowaniu rysunku. Gdyby były jakieś pytania, to też tam proszę zapisywać w naszej wirtualnej klasie. Ja się postaram na bieżąco odpowiadać. Przy założeniu, że posiadamy takie solidne podstawy do analizowania pojedynczych przypadków, czyli rozumiemy, co robimy, rozumiemy, z czym mamy do czynienia, co to jest za wytwór dziecięcy, czy on jest charakterystyczny dla wieku dziecka, czy też nie, co się w nim pojawia. I gdy wiemy, na co zwracać uwagę, czyli mamy te wskaźniki uporządkowane, to taka matryca opisowa uporządkowana ze względu na przypadki bardzo nam pomaga w formułowaniu wstępnych wyjaśnień. Drugim sposobem, takim drugim ruchem, który wykonujemy w trakcie tej analizy, to jest porządkowanie przypadków poprzez sumowanie wskaźników. Czyli to jest analiza wszystkich zgromadzonych przypadków i tutaj również możemy się posłużyć matrycą. Oczywiście tu jest ważne, że czasami pojawia się taka wątpliwość, jak my możemy zyskać pewność, że przypadki w tej naszej matrycy są uporządkowane trafnie? No, zawsze taka wątpliwość będzie. Tak jak mówię, w badaniach jakościowych te metody prowadzenia badań, metody analityczne mają dość otwarty charakter, więc tutaj Państwo też się wprawiacie i ćwiczycie, a więc możecie spróbować zestawić te wszystkie wskaźniki w tej grupie przypadków, jak to jest, prawda? Na ile i jak dzieci przedstawiają tą rodzinę, matkę, czy ojca, czy siebie samego, i zobaczyć, czy po sumowaniu tych wskaźników pojawia się jakaś ścieżka interpretacyjna. No, ta metoda analizy wszystkich zgromadzonych przypadków wraz z poprzedzającą ją analizą pojedynczego przypadku jest dość czasochłonna, ale bardzo proszę się do tego przyłożyć, dlatego że ona jest dość dokładna i w taki jasny sposób porządkuje nam zgromadzony materiał i też pokazuje, z czego Państwo w ogóle wyciągacie wnioski, co jest podstawą do formułowania wniosków końcowych. To, co można jeszcze spróbować zrobić, to jest matryca przypadków uporządkowana ze względu na wybrany wskaźnik czy wybrane wskaźniki, czyli wtedy prowadzimy taką analizę wybranego elementu we wszystkich przypadkach. Na przykład interesuje nas rozmieszczenie przestrzenne na kartce papieru tych postaci we wszystkich rysunkach. Tak, czyli wybieramy sobie jeden wskaźnik i patrzymy, jak on się zmieniał, czy może powtarzał we wszystkich analizowanych przypadkach. I możemy też posłużyć się matrycą reprezentacji przypadków w przekroju, czyli dokonywać takiej analizy porównawczej pomiędzy przypadkami, albo też analizy przypadków odbiegających od tendencji centralnej. Czyli jeżeli w tych analizowanych rysunkach zauważamy pewną powtarzalność, jakaś tendencja wraca, no to ją uważamy, uznajemy za centralną, taką osiową w tej analizie i możemy zainteresować się też szczególnie tymi rysunkami, które odbiegają od tej tendencji osiowej i też im poświęcić nieco więcej miejsca i taką pogłębioną analizę przedstawić. Przedstawiając te wyniki badań własnych, jesteśmy w takim miejscu łączącym tekst i obraz.
Państwo analizują obraz, jakoś przekładają, kodują to, co na tym obrazie dziecięcym widnieje, na słowa, tak? Czyli powstaje tekst, który no właśnie jest tą daną, z którą obcujemy i poddajemy jakiejś obróbce. Relacja między tekstem a obrazem ma dość złożony charakter i na pewno obraz może mówić własnym głosem, ale Państwo jako badacze muszą być pewni, że ten język, którym rysunek przemówi, będzie zrozumiały dla odbiorcy. Czyli musimy tutaj zadbać o to, żeby czytający tą pracę rozumieli, na co patrzą, rozumieli, jak się pojawiają określone tendencje, o których piszemy, żeby oni rozumieli, dlaczego te poszczególne analizy, czy pojedynczego przypadku, czy wszystkich zgromadzonych przypadków przebiegają tak, a nie inaczej. Tutaj na pewno w takim porządkowaniu tych danych pomagają właśnie różnego rodzaju matryce. To można przeprowadzać w tabeli, to można przeprowadzać na jakichś grafach, zbierając te różne powtarzające się na przykład elementy. Nie mam tutaj jakiegoś jednego zalecenia, bo to zależy, jak jest Państwu wygodniej. Natomiast na pewno w takim porządkowaniu tego analizowanego materiału pomagają takie zestawienia tabelaryczne, które też Państwu na zeszłym seminarium pokazywałam.